Ja bez fałszywej skromności chciałabym powiedzieć, że ten rząd najwięcej zrobił dla studentów ze wszystkich rządów od 20 lat. Dbając o jakość kształcenia i o to, aby przywrócić stosunki mistrz-uczeń i ograniczyć masowe kierunki kształcenia, wprowadziliśmy i kierunki zamawiane i zmiany regulacyjne w ustawach, które wchodzą w życie od 1 października. Przedstawimy teraz Państwu informacje dotyczące tego, co ten rząd zrobił dla studentów. Na początku ulga komunikacyjna dla studentów w wysokości 51%, to już weszło w życie. Nowy system kredytów studenckich, wprowadziliśmy indeksy elektroniczne, jeszcze nie we wszystkich uczelniach, stopniowo uczelnie to wdrażają. Na kierunkach zamawianych już 10 tysięcy studentów kierunków ścisłych i kierunków technicznych otrzymuje wysokie stypendia w wysokości 1000 zł. To doprowadziło również do tego, że więcej kandydatów mamy na politechniki, a więcej studentów i naukowców może korzystać z najnowszej wiedzy i najnowszych publikacji, ponieważ wprowadziliśmy system wirtualnej biblioteki nauki. Co przyniosą efekty reform dopiero od następnego roku? Otóż proponujemy, aby ulga dla studentów między pierwszym a drugim stopniem studiów była wprowadzona już od 1 października, a więc studenci między studiami licencjackimi a studiami magisterskimi będą również korzystać z ulgi komunikacyjnej. Wprowadzamy również, od 1 października wprowadzona zostanie ulga dla doktorantów. Także ważne, że uczelnie nie będą mogły obciążać studentów dodatkowymi opłatami, mianowicie nie będą studenci już mogli płacić, czy musieli płacić za egzaminy poprawkowe, komisyjne, dyplomowe, wpisy na kolejny semestr i rok studiów, wydawanie suplementu do dyplomu, ocenę prac dyplomowych, czy wydawanie dziennika praktyk zawodowych. Proszę o następny slajd. Około 50 tysięcy studentów więcej niż obecnie otrzyma stypendia socjalne, ponieważ podnosimy progi, i 12,5 tysiąca doktorantów otrzyma wyższe stypendia, tak zwane stypendia prymusów, to jest dla 30% najlepszych doktorantów. 100 najwybitniejszych studentów w Polsce otrzyma diamentowy grant. Jestem przekonana, że gdyby dalej pan Mazur studiował, otrzymałby z pewnością diamentowy grant jako student. Właśnie w tym roku kończy studia. Proszę o następny. Dodatkowo 800 tysięcy studentów podpisze umowy z uczelniami, co szczególnie jest ważne, ponieważ oznacza to, że uczelnie, będąc partnerem studenta, nie będą mogły pobierać dodatkowych świadczeń finansowych od studentów, poza tymi, które są określone w umowie i nie dotyczą tych usług, za które ustawa nie pozwala brać dodatkowych opłat. Od tego roku akademickiego będą mieli wgląd do treści recenzji swoich prac dyplomowych i magisterskich, będą przeprowadzać obligatoryjne ocenę wykładowców, a ta ocena będzie włączona do okresowej oceny pracownika akademickiego jako jeden z elementów. W okresie 5 lat przewidujemy, że wzrost liczby studentów z zagranicy będzie wysoki, co najmniej o 50% zwiększymy liczbę studentów z zagranicznych studiujących w Polsce. Wiemy, że problemem jest praca dla absolwentów studiów, dlatego też wprowadziliśmy już wiele zmian, które mają pomóc studentom i absolwentom otrzymać dobrą pracę. Przede wszystkim wprowadzamy do programów studiów udział praktyków w procesie kształcenia, w przygotowywaniu tych programów, a także w tym, aby mogli być nauczycielami akademickimi i współpracować ze studentami. Uczelnie będą miały swobodę w tworzeniu nowatorskich, interdyscyplinarnych programów studiów. Przewidujemy kilkaset nowych
kierunków studiów, które będą miały charakter interdyscyplinarny. To jest szalenie ważne. Obowiązkowe monitorowanie zawodowych losów absolwentów, aby uczelnie nie kształciły przyszłych bezrobotnych, natomiast dostosowywały kierunki studiów do potrzeb rynków pracy, i rzecznik praw absolwenta, który będzie pomagać studentom w tym, aby mogli wykonywać zawód zaraz po zakończeniu studiów. Co zrobimy dla studentów w nowej kadencji? Co proponujemy? Otóż do systemu stypendialnego, który w tej chwili obowiązuje i jest dosyć rozbudowany, jak Państwo wiecie, proponujemy włączenie stypendiów za wyniki w nauce, stypendiów naukowych już dla osób rozpoczynających studia na pierwszym roku. Chcemy, żeby otrzymywali nie tylko stypendia socjalne, ale także stypendia za wyniki na maturze, ci najlepsi, a po pierwszym semestrze już za wyniki egzaminów z pierwszego semestru. Proponujemy również fundusz konkursowy pod tytułem Generacja Przyszłości. Chodzi o to, aby uczelnie nie musiały same pokrywać wyjazdów studentów na międzynarodowe konkursy, takie jak na przykład konkurs, w którym uczestniczył pan Mazur i zdobył ewidentnie pierwsze miejsce wśród wszystkich reprezentantów studentów ze wszystkich krajów świata, nieomalże. I aby studenci mogli bezpośrednio otrzymywać finansowanie na wyjazdy na tego typu konkursy bezpośrednio z ministerstwa. Chcemy stworzyć akademickie bazy stacji prywatnych tak, aby były zintegrowane w jednym systemie i żeby każdy student mieszkający poza aglomeracją miejską wiedział, gdzie może się zgłosić, a jednocześnie aby doprowadziło to do ryczałtowego dochodu dla właścicieli, a więc ostatecznie zmniejszyło koszty komercyjne wynajmu mieszkań dla studentów. Zależy nam na mobilnościowych okienkach, czyli ważne jest, aby w programach studiów, teraz gdy będą przez cały rok uczelnie pracować nad nowymi programami, tworzono mobilnościowe okienka, które są dedykowane dla studentów, którzy chcą wyjechać na przykład na rok czy na jeden semestr studiów do innej uczelni za granicą, chociażby w ramach Erasmusa. I proponujemy ogólnodostępne koszyki zajęć do wyboru, a więc takie, które będą kształcić kluczowe kompetencje studentów. Wśród tych kompetencji przewidujemy, że na wszystkich kierunkach studiów studenci będą mieli zajęcia z przedsiębiorczości czy też umiejętności pracy w zespole. Przewidujemy również, że będą doradcy zawodowi, którzy będą pracować w biurach karier. Biura karier będą nie tylko monitorować losy absolwentów, ale wyniki tych analiz będą służyły studentom do tego, aby mogli odpowiednio wybrać nie tylko kierunek studiów, ale również specjalizację. W tym im pomogą doradcy zawodowi. I przewidujemy również powołanie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, która będzie jednoczyć wszystkie dotychczasowe zadania związane z mobilnością studentów, z wyjazdami studentów i tych studentów, którzy wyjeżdżają na krótkoterminowe wyjazdy, na przykład na wyjazdy Erasmusa, i tych studentów, którzy wyjeżdżają na długoterminowe wyjazdy, albo tych studentów, którzy do nas przyjeżdżają. Jestem przekonana, że właśnie Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej pomoże nam zwiększyć liczbę studentów zagranicznych studiujących w Polsce.